Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dotychczas bazowałem na takich podstawowych ustawieniach na trzy monitory, która zaproponowała mi gra, bo nie za bardzo rozumiałem, czym jest ten Multimon WTS 2 i jak dobierać parametry, aby było dobrze. Tak naprawdę niedawno sobie uświadomiłem, że mi ciężarówka kończy się tam, gdzie jeszcze nie powinna, a dokładniej to kończy się w połowie i jeszcze w takiej ściśniętej, która nijak się nie ma do rzeczywistości. No bo jak w osobówce jest szerokość deski rozdzielczej około 130 cm, to w ciężarówce jest jeszcze więcej. A tak się składa, że dwa ekrany 32-calowe ustawione obok siebie dają właśnie około 130 cm. Problem tylko jest taki, że jak się tak ustawi, to się nie widzi prawego lusterka, więc kombinowałem z czterema ekranami, natomiast chyba już mój zasilacz od kompa nie wyrabiał, bo po podłączeniu tego czwartego monitora połowę rzeczy podłączonych do kompa po prostu się nagle wyłączyła w trakcie jazdy, łącznie z kierownicą. Rozkminiłem jednak szczegółowo parametry i znalazłem rozwiązanie, jak to zrobić, żeby było realistycznie i dobrze na trzech ekranach i wszystko Ci tutaj opowiem i nauczę Cię tak, abyś zrozumiał, jak działa właśnie ten Multimon i jak działa dodatkowy ten Multimon Config. Słowem wstępu, żeby mi było łatwiej, ściągnąłem moda na osobówkę, jest to Audi A6 C7. Autorstwa Hardigati, no i posiłkowałem się tutaj widokiem z oczu jednego z youtuberów, no i własnym pomiarem deski rozdzielczej w swoim samochodzie, aby to usytuować jak najprawdziwie się da. Na początku oczywiście musimy znaleźć lokalizację pliku config cfg, który jest w dokumentach Euro Truck Simulator 2, w którym przede wszystkim zmieniamy najbardziej podstawową wartość Multimona, czyli UZR Multimon Mode i FOV Horizontal. Multimon Mode ustawię na 0, a FOV Horizontal zostawię na 40, czyli na najbardziej rozszerzony ekran, jaki tylko się da w grze. Ustawienie tego na 0 powoduje takie zwykłe rozciągnięcie na 3 ekrany i jednocześnie interfejs, czyli nawigacja i na przykład lusterka są wysunięte na najbardziej na prawy ekran. Ustawienie tego samego parametru na 1 spowoduje dokładnie to samo, jeżeli chodzi o rozciągnięcie ekranów. Jedyna różnica jest taka, że interfejs jest po środku, czyli lusterka i GPS. I tutaj taka ciekawostka, w tych dwóch trybach, w ustawieniach fotela, możesz regulować właśnie ten widok za pomocą suwaka. Natomiast już w przyszłych Multimonach nie będziesz mógł tak robić. UZR Multimon 2 powoduje mniej więcej to, że jeżeli masz właśnie ustawione pod kątem 45 stopni te monitory względem siebie, ten widok jest najlepiej odwzorowany, natomiast ja szczerze powiedziawszy nie widzę żadnej różnicy między poprzednimi trybami. UZR Multimon ustawiony na 3 z kolei nie mogę w ogóle pokazać, ponieważ jest to sytuacja, gdzie czwarty monitor jest pod głównym, tym frontowym monitorem i ma on służyć do reprezentacji deski rozdzielczej, co jest bardzo nieprawdopodobną sytuacją i bardzo niepraktyczną zresztą, także pomijam. Zabawa zaczyna się, jak ustawisz właśnie Multimon Mode na 4 i z pozoru na początku nic to nie zmienia, jak wejdziesz do gry, będzie tak samo jak w poprzednich, ale jak z tej gry wyjdziesz, no to wtedy zobaczysz dodatkowy plik, co się nazywa Multimon Config. Multimon Config charakteryzuje się tym, że jest to bardzo, bardzo dokładne narzędzie do tego, że możesz sobie ustawić konkretne wartości co do tego, co oczekujesz po tym, jak to ma wyglądać na tych właśnie twoich kilku monitorach, bo to nie oznacza od razu, że ten Multimon Config jest przeznaczony na 3 monitory, tak jak u mnie, może być przeznaczony na 4, może być przeznaczony na 2, nie może być przeznaczony na 1 za to, bo to nie ma żadnego sensu, bo chodzi tutaj o to, że każdy monitor ma swój zestaw parametrów, które możesz sobie wyedytować według twojego widzimisię. No i ja tu już zaczynałem tłumaczyć, co za jakie parametry są odpowiedzialne, ale już lepiej, żebym pokazywał to na przykładach, więc oto pierwszy przykład. FOV Horizontal Override jest ustawiony na 60 tylko na lewym ekranie, na prawym i na środkowym jest na 40. I tak jak możecie zobaczyć, na tym lewym ekranie mamy większe pole widzenia, na dwóch pozostałych ekranach mamy mniejsze. I dodatkowo jeszcze możemy zobaczyć, że to lusterko jest bardziej takie zbite. No i troszeczkę wyżej, dzięki temu możemy zobaczyć więcej, ale nam podciąga za bardzo to do góry i widać takie ucięcie.
No bo są właśnie różne pola widzenia, stąd też nie zgrały się te monitory ze sobą, co też jest normalne, ale to pokazuje wam, co da wam ten parametr tutaj. No i pytanie właśnie, jak to skorygować, jednocześnie zachowując właśnie ten FOV 60, a nareszcie monitorów 40? Najprościej byłoby zmienić ten parametr o 10 albo o 5, ale są też inne sposoby. Przedstawię wam chyba tutaj najpotężniejszy parametr do modyfikacji kamery na poszczególnym ekranie, który się nazywa kamera Space Offset. I to wymaga pewnej teorii do zrozumienia, jak to działa w praktyce, więc posłuchajcie tego, a już zrozumiecie, o co chodzi. Pierwszy parametr z kamera Space Offset reprezentuje oś X, czyli przesuwamy obraz od lewej do prawej na monitorze. Zaraz zobaczycie jak. Drugi parametr obejmuje oś Y, czyli przesuwamy kamerę góra i dół. Trzeci parametr to będzie oś Z i tutaj określamy, czy się względem tego punktu podstawowego przysuwamy bądź oddalamy. W moim przypadku, czy się przysuwamy do lewej szyby, czy się od niej odsuwamy. No to teraz trochę praktyki. Ustawiłem pierwszą wartość na 0,1 i mocno, mocno przesunęła to w lewo. Jeżeli chcesz ten ekran w takim razie przesunąć w prawo, to musisz tą wartość dać na minusie. I tak jak widzisz, tutaj jest pokazane, przesunęło się troszkę w prawo. No i lecimy dalej. Drugi parametr, jak się ustawi na minus 0,1, podbija ten ekran do góry. No a tu ta wartość, jak zwiększamy ją na plusie, czyli obniża do dołu. Wartość trzecia ustawiona na 0,2 odsuwa nas od lewej szyby, poszerzając przy okazji pole widzenia, a wartość minus 0,2 znacząco nas przybliżyła do tej lewej szyby. Ok, i pozwólcie, że teraz się troszeczkę zatrzymam z tym całym pokazywaniem, ponieważ chciałbym wam powiedzieć, w jaki sposób to robić, bo wcześniej może tego nie mówiłem. A mianowicie, za każdym razem, jak zmieniacie wartość w Multimon, config, czy w zwykłym configu, należy zapisywać plik, wchodzić do gry. Później, jak wam się coś nie podoba, wychodzicie z gry, zmieniacie wartość, zapisujecie plik i wchodzicie do gry. To jest taki standardowy sposób, ale można to zrobić inaczej. Żeby zmieniać te wszystkie wartości w czasie rzeczywistym, żebyś mógł zobaczył, jak twoja zmiana wpłynie na to, jak to będzie wyglądać w grze, musisz na początku włączyć konsolę i jest to parametr usetg console i on jest domyślnie ustawiony na 0. Musisz go przestawić na 1, zapisać i wejść do gry. No i żeby wywołać konsolę w grze, to wystarczy nacisnąć przycisk tylda, który jest pod escape'em. No i możesz kliknąć przycisk unpin, żeby tą konsolę mógł przenosić z miejsca na miejsce. No i korzystamy z takiej komendy, co się nazywa multimon set. Później wpisujemy, który to jest monitor, czy lewy, czy prawy. No i później komendę. No i tu na przykład wpisałem multimon set left render interior false, czyli wyłączam w ogóle od wewnątrz widok wnętrza kabiny samochodu, czy też no innego pojazdu, tylko na lewym monitorze, czyli reszta monitorów bez zmian. No i wyłączyło. Jak chcesz przywrócić ustawienia sprzed twojej zmiany, wystarczy, że wpiszesz Multimon Reload i wtedy przywróci do poprzedniego stanu. Jak chcesz z kolei zapisać, to używasz Multimon Save. Ok, więc jak potencjalnie mógłby wyglądać twój test, jak by mogło to wyglądać z konsolki? Czyli na początku sobie w Multimon Config sprawdzasz parametr, który cię interesuje, sprawdzasz, który to monitor. I na przykład weźmy pod uwagę heading offset. Pamiętajcie, jak będziecie wpisywać jakiekolwiek zmiany parametrów, nie dodawać dwukropka i nie dodawać nawiasów i nie dodawać przecinka. Tutaj na przykład spacja wystarczy. Tutaj tak samo, jak jest offset, dwukropek, to zamiast dwukropka po prostu spacja. Więc jak już wiecie, którą komendę wpisać, no to po prostu wpisujecie na przykład Multimon set left, czyli chcemy tylko na lewym monitorze, heading, i teraz podkładka taka, offset, no i 0,2.
No i zobaczymy, co się zmieni. Ostatecznie przysunęło to troszkę do prawej strony. Możemy w sumie jeszcze bardziej, to możemy po prostu kliknąć strzałką do góry i sobie dać na przykład 0,5 i zobaczyć, co się stanie. No i tutaj jeszcze bardziej przysunęło do granicy, jak widać. No i parametr na minusie odsuwa od granicy w lewo. Coś tak jak w parametrze kamera offset i ten X, ten pierwszy parametr. Tak wygląda minus 5, a tak wygląda plus 5. Różnica jest niewielka. Ok, parametr pitch offset, no i teraz 0,5 ustawiamy, no i on obniża w dół. Jak ustawiamy minus 0,5, no to podwyższa do góry. No jak ustawiamy z powrotem na 0, no to się centruje. No i ja tutaj sobie trochę się tym pitch offsetem pobawiłem, no i zaraz zobaczycie, do czego to doprowadziło. Doprowadziło to do tego, że tą linię, którą widzicie, ta linia garażu jest teraz wyrównana, pomimo że pole widzenia na lewym ekranie jest troszeczkę szersze, a na pozostałych ekranach troszeczkę węższe. Następnym parametrem, jaki testowałem, to roll offset. No i ten parametr jest dosyć ciekawy, bo on służy tutaj do obkręcania ekranu. Jakby zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie, czyli na przykład w prawo i w lewo. To jest bazowa wartość 0. To jest wartość 0,8 i przesunęło to, obróciło to w prawym kierunku. Natomiast jeżeli zrobimy na odwrót, czyli znowu wycentrujemy na początek, później wykręcimy w drugą stronę, przekręca ekran w lewo. Ok, teraz parametr vertical fov over right, wcześniej było horizontal, czyli rozszerzaliśmy ten ekran, żeby było więcej widać na tym ekranie. Teraz jest vertical, znaczy czyli albo będzie ściskać, albo będzie rozszerzać, tak? Tak wam się wydaje. Tak mi się też wydawało. Natomiast stosowałem jakieś takie różne parametry, minus 50 i plus 50. No to jedyny parametr, jaki działał, to właśnie plus 50, czyli on zwężał ekran. Tak ściskał go, jeżeli byście chcieli go ścisnąć. Natomiast jak ustawiamy minus 50, to po prostu ustawia się taki jak przy zerze, więc to raczej nic nie zmienia. Parametr frustum subrect x wygląda na to, że po prostu poszerza ten ekran, nie trzymając się w ogóle proporcji. Po prostu poszerza, pomijając fakt, że nie będzie to dobrze wyglądać. W przypadku frustum subrect y jest to samo, no tylko że rozszerza góra-dół, poszerza po prostu ten ekran w ten sposób. Przy frustrum subrect width i height wywaliło mi totalnie monitor, także musiałem użyć tej komendy multimon reload. Na uwagę również zasługują parametry dotyczące interfejsu użytkownika i tego, gdzie usytuowane jest menu, i to są te dwa parametry. I już przejdę może do opisu na początku teoretycznego, bo to wymaga wyjaśnienia. Interfejsem użytkownika nazywamy na przykład ten GPS i te lusterko, które widzicie w prawym górnym rogu, ale także menu gry, gdzie możecie sobie kupić na przykład nową ciężarówkę albo podjąć się jakiś dostaw. W związku z tym te parametry wpływają na to wszystko, co wymieniłem, czyli GPS, lusterka i menu gry, gdzie one mają być usadowione. No i tak, wartości obydwu tych parametrów są między 0 a 1, ponieważ ona widzi cały ekran jako 1. I jeżeli chcemy ustawić pozycję, gdzie umieścimy nasz interfejs, musimy wprowadzić tutaj części ułamkowe. Więc jak już podzieliliśmy ekrany na trzy części, no to lewy ekran zaczyna się od 0, środkowy ekran zaczyna się od 1/3 całości, a trzeci ekran zaczyna się od 2/3 całości. Więc na przykład interfejs, który się mieści na jednym ekranie i jest na prawym ekranie, wygląda tak. A interfejs, który na przykład chcesz rozciągnąć po całości, od początku do końca, czyli lusterko lewe po lewej stronie, lusterko prawe po prawej stronie, i interfejs w menu również rozciąga się na wszystkie ekrany,
No to właśnie tak wygląda. I to będą wszystkie parametry, które zobrazowałem, ale za chwilę jeszcze nie odchodź, bo sprzedam Ci najlepszy możliwy patent, jeżeli jesteś miłośnikiem testowania wielu pojazdów na raz, na przykład samochodów osobowych czy ciężarówek, i chciałbyś za każdym razem mieć ustawienie te właśnie monitorów idealne, tak jakbyś chciał konkretnie pod dany pojazd, to pokażę Ci taki patent, który uchroni Cię przed ustawianiem tego wszystkiego na nowo. No bo jak ustawiłeś Multimun Config tak jakbyś chciał, a to jest plik, to zawsze możesz wykonać kopię zapasową, stworzyć nowy folder pod tytułem Moje Multi Konfigi, wkleić to tutaj i żeby Ci się nie pomyliło, co jest od czego, to możesz napisać do takiego Multimun Config Audi A6 i w momencie, kiedy będziesz po prostu w przyszłości podmieniał ten Multimun Config, jeżeli Ci się nie spodoba albo będziesz właśnie podmieniał samochód, to jedynie co musisz zrobić, to zmienić z powrotem nazwę na Multimun Config, podmienić, kopiuj i tutaj po prostu wkleić. I on cię spyta, czy zamienić. No i zamieniasz. I tyle. I nie musisz na nowo ustawiać. Także dotrwaliśmy do końca i jak dotrwałeś i ty, i w końcu zrozumiałeś, jak działa Multimun Config, to daj znać w komentarzu, że zostałeś mistrzem Multimona. Zajrzyj na inne filmy o Sim Setupie, jak jesteś zainteresowany. A tymczasem dziękuję za dzisiaj i pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Cześć!